Jak bezpiecznie wysłać maila tak, żeby na 100% nie został odczytany przez Janka z IT, gdy wysyłamy nową listę płac i bonusy do ani z działu personalnego? O tym dzisiaj opowiem. Nazywam się Bernard Fruga. Jestem człowiekiem od zarządzania, od ogarniania i niekiedy, tak jak dzisiaj, łączę obszary takiego codziennego ogarniania rzeczywistości z technologią. Ale przejdźmy już do odpowiedzi na pytanie, no to jak to zrobić, żeby ta wiadomość, którą wysyłamy do Ani, była w 100% bezpieczna? Odpowiedź jest krótka. Nie ma takiej możliwości. Znaczy, ja nie znam takiego sposobu, żeby wysłać wiadomość do Ani z działu personalnego w taki sposób, żeby mieć 100% pewność, że Janek z IT tego nie przeczyta. I na tym moglibyśmy ten odcinek zakończyć, no ale przecież nie po to oglądasz, żeby taki truizm usłyszeć. Tak, możemy być prawie pewni, że nie odczyta, ale nigdy nie będziemy pewni na 100%. Na końcu powiem, co Janek może zrobić, żeby jednak to wszystko odczytać. Natomiast zacznijmy od sposobu najprostszego, najłatwiejszego dla mnie, dla ciebie i dla Ani, która to będzie odczytywać. Jeżeli ta lista płac i te bonusy są w Excelu, albo w Wordzie, albo może w PowerPoincie, to najprościej po prostu wejść w ustawienia pliku w aplikacji zarówno Windowsowej, jak i Macowej i wpisać hasło. Możesz po prostu zaszyfrować hasłem plik w Wordzie, w Excelu, w PowerPoincie. Wpisujesz hasło, najlepiej takie mocne, długie hasło, którego nigdy wcześniej nie używałeś, i załączasz taki zahasłowany plik do maila i wysyłasz do Ani. A hasło albo mówisz Ani przez telefon, albo po prostu wysyłasz jej SMS-em. I to jest najprostszy sposób, masz to załatwione. To szyfrowanie podobno jest mocne, to, którego używa Microsoft w swoich aplikacjach, i mamy temat załatwiony. No tak, ale ten mój plik, on nie był w Microsoftie. No ale tak, ale ja nie używam aplikacji Microsoftu. Nie ma takiego obowiązku przecież. No tak, to prawda. Są też inne sposoby. W takim razie sięgnij po sposób też taki dość, można by powiedzieć, w miarę prosty, czyli spakowanie tego pliku do zipa z hasłem. Ale nie takim normalnym zipem, który masz tam gdzieś na Windowsach, tylko po prostu przez aplikację 7-Zip. Dlatego, że potrzebujesz zabezpieczyć ten plik algorytmem AS256, z jakim porządnym szyfrowaniem. To jest ponoć właśnie to szyfrowanie, którym Office szyfruje swoje pliki. I teraz, jeżeli zainstalujesz 7-Zip, to tam w tej aplikacji wybierasz po prostu plik, który masz zaszyfrować, na przykład tego Excela, na którym masz tą listę płac i bonusy. Wybierasz najlepiej rozszerzenie 7-zipowe, a nie oryginalne zipowe, bo dzięki temu te pliki, które są w tej paczce, też ich nazwy nie będą widoczne, ale możesz zostawić też rozszerzenie zip, jeżeli nazwa pliku nie będzie tak naprawdę w ten sposób niczego tajemniczego mówić. Wpisujesz hasło, znowu najlepiej mocne, długie hasło. Pamiętasz, że tu jest zaznaczone szyfrowanie algorytmem AS256. Zapisujesz plik, załączasz do maila, wysyłasz maila do Ani. I oczywiście, tak jak poprzednio, czy telefonicznie, osobiście, czy SMS-em, podajesz Ani hasło. Tylko że teraz, żeby Ania mogła otworzyć ten plik, to potrzebuje mieć na swoim komputerze zainstalowaną aplikację 7-Zip, a jak używa Maca, to aplikację Macową do odpakowania. Co więcej, jeżeli ty nie jesteś na Windows, ale na Macu, no to nie zainstalujesz 7-Zipa, tylko aplikację Keka na Macu, która zrobi podobną robotę. No dobra. Ale to już poszło, Ania ma w tym mailu, no i Ania to musi otworzyć. No to potrzebujesz powiedzieć Ani, żeby sobie zainstalowała 7-Zipa na swoich Windowsach i wtedy odpakuje ten plik, który jej wysłałeś. No tak, ale Ania tego nie ogarnie. To Ania nie ma w ogóle uprawnień administratora, ona nie będzie mogła zainstalować niczego, na 7-Zipa nie zainstaluje, także nie, to rozwiązanie to też nie jest dobre. Czy może jakieś jeszcze inne rozwiązanie, żebym ja mógł wysłać do Ani tą listę wynagrodzeń, podwyżek i bonusów? No tak, jest trzecie rozwiązanie, to po prostu możesz skorzystać z szyfrowanego maila od jakiegoś zewnętrznego dostawcy. Na przykład możesz założyć konto, najlepiej moim zdaniem płatne, na przykład na serwisie Proton Mail. No i tam załadujesz ten plik, on będzie zaszyfrowany, wyślesz go do Ani, no i normalne firmowe konto. I Ania po prostu w tym mailu, który otrzyma, będzie miała tylko informację, że ma maila zaszyfrowanego od ciebie. Kliknie w tego maila, to ją przeniesie na bezpieczną sesję w przeglądarce właśnie z tą aplikacją Proton Mail. Tam będzie miała wpisać to hasło, które jej podałeś, otworzy i będzie mogła działać.
No i to takie trzy metody. Jak słyszysz, ta pierwsza była najbardziej oczywista, chyba najczęściej ją stosujemy, po prostu zapisanie hasła na Wordzie, Excelu czy PowerPointie. Ale może ty jeszcze byś chciał czegoś jeszcze mocniejszego. No ale czy ja bym mógł mieć takie połączenie z Anią, żebyśmy sobie bez przerwy wysyłali te maile szyfrowane i nawet żebyśmy nie musieli tych załączników szyfrować, tylko normalnie, żeby treść maila była zawsze bezpieczna. No tak, no to wtedy możesz zdobyć klucz osobisty dla ciebie, klucz osobisty dla odbiorcy, tej drugiej osoby. No i w tym momencie twoja korespondencja jest szyfrowana i wtedy system mailowy rozpoznaje, że piszesz maila do osoby, do której to może być szyfrowane. Masz wtedy to na bazie certyfikatu S/MAIME i możesz działać. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły techniczne. Dla celów prywatnych można bezpłatny certyfikat póki co dostawać od takiej włoskiej firmy ACT Alis. Tak sobie wygooglasz to znajdziesz informację o tej firmy. No, komercyjnych zastosowań po prostu taki certyfikat trzeba kupić. I to taka, tak powiedzmy, na deser, tak? To nie, żebym to rekomendował, żebyś w tą stronę szedł, ale jeżeli masz już ochotę iść w taką stronę, to tak. No i teraz na koniec, to dlaczego ja powiedziałem, że Janek i tak te maile odczyta, że nie ma nigdy 100% pewności? No bo po pierwsze, najmocniejszym sposobem łamania wszelkich zabezpieczeń jest tak zwany sposób socjologiczny, czyli po prostu wywieranie wpływu. Jeżeli Jankowi będzie bardzo zależało na tym, żeby tego maila odczytać, no to po prostu poprosi Anię, żeby mu udostępniła ten plik. No nie, no ale Ania jest porządnym menadżerem. Ania tak łatwo nie przekazuje tajemnic. Tak, tak, ale Janek jest szefem IT. Janek przyjdzie i powie: Ania, wiesz co, ale ja muszę przeskanować te pliki. Jak on jest zabezpieczony hasłem, to ja go nie mogę przeskanować, tak? I dostanie. Ja tutaj nie mówię, że w tej sytuacji Janek koniecznie będzie tak robił, ale może, tak? Czyli tu pierwszą luką bezpieczeństwa jest oczywiście zawsze ten, który czyta. Po drugie, może się okazać, że Janek ma po prostu zdalny dostęp do ekranu Ani. I co z tego, że Ania będzie miała mocne hasło, które ty nadasz, to wszystko rozszyfruje, wyświetli sobie na ekranie i Janek wtedy będzie widział. Co więcej, może też okazać, że to hasło, które wysłałeś Ani SMS-em, bardzo mocne, długie hasło, że Janek po prostu przy okazji też obsługuje korespondencję SMS-ową z waszych kont telefonicznych. Taki czy inny sposób ma, żeby te SMS-y otrzymywać. Także chcę powiedzieć, że oczywiście warto zabezpieczać te maile, te wiadomości, które są poufne. Warto starać się, były tak bezpieczne, jak to możliwe, prawie na 100%, tylko miejmy świadomość, że na Ziemi nic nie jest pewne na 100%. Zawsze w najlepszym przypadku będzie to 99,99999. Dobra, mam nadzieję, że odpowiedziałem na wasze pytanie, jak bezpiecznie wysłać listę podwyżek i bonusów do Ani z działu personalnego w taki sposób, żeby Janek z IT tego raczej nie zobaczył. Pogodnie pozdrawiam.